zaczynamy też nowy rozdział jakby tak w szkole i w życiu. I trochę się stresuję przed piątą klasą. A ty? No na pewno będzie ciężej, ale możemy poznać więcej osób. To jest najfajniejsza szkoła w całym Zabrzu. Wyczekiwałeś do rozpoczęcia roku szkolnego? Dzisiaj spałem z plecakiem. Jakie wyzwania przed tobą? Na pewno dużo ćwiczeń, dużo pracy, ale wytrzymam. Dużo wyzwań? Bardzo. Siódma klasa, nowe przedmioty i będzie dla mnie ciężko. Dla wielu młodych ludzi będzie to kontynuacja pewnego etapu w życiu, dla innych zupełnie nowe doświadczenie. Mowa o zabrzęskich pierwszoklasistach, którzy właśnie dzisiaj oficjalnie rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Czym jest dla ciebie ten dzisiejszy dzień? Bardzo fajowy. Czym się różni przedszkole od właśnie szkoły podstawowej? Tam się uczą potęg, a w przedszkolu się bawi, a w szkole się nie bawi. Ten dzień ogólnie dla nas bardzo ważny ze względu na to, że nasz syn rozpoczyna naukę. To są jego pierwsze kroki. My już szkołę podstawową przebrnęliśmy. Teraz życzymy, żeby Michał przebnął i oczywiście stawiamy na dobrą edukację. Jagódka, nasza córka, pierwszy raz idzie do szkoły. No bardzo się tym faktem cieszymy i mamy nadzieję, że jakoś tutaj podoła. Szkoła ma super opinię, jest nowa sala gimnastyczna, to też na pewno zachęca. No i tutaj patrzymy tak na pewno pozytywnie na ten nowy rok szkolny, na nowy etap naszej córeczki w życiu. Cieszysz się, że idziesz do szkoły? Tak. Tu masz taką ogromną tytę. Co tam w środku się znajduje? Słodycze. Wyczekiwaliście tego dnia? Ja tak. Ja nie. Ten rok szkolny zapowiada się wyjątkowo. Myślę, że nie będzie to łatwy czas dla kadry zarządzającej, natomiast myślę, że dla uczniów, dla rodziców będzie to rok dobry. Po prostu, że będzie to dobry rok. Mamy liczne klasy pierwsze, mamy uczniów klas ósmych, którzy mają za zadanie przygotować w tym roku się do egzaminu zewnętrznego. Miejmy nadzieję, że ten egzamin w tym roku wypadnie równie pomyślnie. Także bierzemy się po prostu do pracy. Dla mnie jest to pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego w nowej roli, dla pierwszoklasistów także, więc cieszę się, że i oni i ja zaczynamy tak naprawdę nową drogę. Mam nadzieję, że ta droga będzie owocna i dla nich i dla mnie, tego też im dzisiaj życzyłam, ale przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia składam zarówno rodzicom, nauczycielom, pracownikom oświaty, tego, żeby byli zdeterminowani, pełni energii, tak żeby tak dużo jak mają jej dzisiaj starczyło im do końca tego roku szkolnego.